Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Federacja KSW odsłoniła wczoraj kolejne zestawienie z gali KSW 70, które odbędzie się 28 maja w łódzkiej Atlas Arenie. Tym razem czas na pojedynek w kategorii półciężkiej pomiędzy byłym pretendentem Iwanem Erslanem, a niedawnym debiutantem Federacji KSW Rafałem Kijanczukiem. W dzisiejszym materiale informacyjnym pogadamy sobie o starciu mocnego Chorwata z nieprzewidywalnym Polakiem. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Iwan Erslan to czołowy bałkański półciężki, który trafił do Federacji KSW jako niepokonany zawodnik z 7 wygranymi na koncie, z czego większość zakończył przed czasem. Bardzo szybko zbudował sobie mocną pozycję, bo w debiucie znokautował swojego rywala w niespełna 1,5 minuty i wywalczył sobie mistrzowską walkę z Tomkiem Narkunem. W pierwszej rundzie walki z Żyrafą pokazał się z dobrej strony, natomiast w drugiej rundzie został poddany przez polskiego mistrza, więc plany o zdobyciu pasa musiał odłożyć na później. Mimo wszystko aktualnie jest na fali dwóch wygranych z rzędu z Przemysławem Myślą oraz Luisem Enrique da Silvą, więc powoli odbudowuje swoją pozycję. Niewykluczone, że jeżeli wygra w efektownym stylu ze swoim kolejnym oponentem, to już niedługo ponownie dostanie szansę zawalczenia o mistrzowski tytuł. Rafał Kijanczuk to stosunkowo świeży zawodnik na zawodowej arenie, ponieważ swój debiutancki pojedynek zanotował dopiero w 2018 roku. Przez pierwsze 7 pojedynków wszedł jak burza i nakautował każdego kolejnego postawionego przed nim przeciwnika, natomiast w końcu przegrał i po tej porażce nastąpiła jego gorsza passa. Pokonywali go m.in. Adam Kowalski, Marcin Wójcik czy Marcin Filipczak, ale udało mu się zanotować też wygraną nad Marcinem Zątkiem. Aktualnie jest na fali 3 wygranych z rzędu, więc Kijana ewidentnie wrócił na właściwe tory i na pewno ma ochotę na zrobienie dobrej roboty w kategorii półciężkiej w KSW. Świetną okazję będzie miał do tego już pod koniec maja, bo jego rywalem będzie były pretendent do pasa mistrzowskiego. Zestawienie Rafała Kijanczuka z Iwanem Erslanem prezentuje się bardzo ciekawie i raczej nie polecałbym w trakcie tej walki mrugać, bo może się ona szybko skończyć. Obaj zawodnicy prezentują bardzo agresywny styl walki, który opiera się na bezpardonowej bitce w stójce, więc na pewno iskierki w klatce są gwarantowane. Wygrany tego starcia na pewno bardzo mocno przybliży się do walki o tytuł, bo Chorwat to aktualnie numer 2, a Kijana numer 5 w rankingu kategorii półciężkiej. Faworytem pewnie będzie Erslan, ale tutaj żaden inny scenariusz nie powinien nikogo dziwić, bo może wydarzyć się totalnie wszystko. Finalny przebieg i rezultat tego pojedynku poznamy już 28 maja na gali w Łodzi. Karta walk gali KSW 70 powoli zaczyna nabierać kształtu, natomiast na ten moment znamy zaledwie 1/3 zestawień planowanych na to wydarzenie. Oprócz starcia Kijana vs Erslan, w walce wieczoru Mariusz Pudzianowski zwalczy z Michałem Materlą, a w co-main evencie zobaczymy debiut Radosława Paczuskiego. Podejrzewam, że Federacja dosyć sprawnie będzie ogłaszać kolejne nazwiska, więc czekamy na kolejne bomby, bo na razie wygląda to ciekawie. Pamiętajcie, że w tygodniu przed galą na kanale pojawi się materiał z typowania wszystkich pojedynków z karty walk gali KSW 70. Wyczekujcie, bo jak zawsze będę miał dla Was dawkę solidnych typów. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o zestawieniu Iwana Erslana z Rafałem Kijanczukiem z majowej gali KSW. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.